Witamy Państwa na trzeciej już sesji plenarnej dzisiaj. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze wytrzymują. Ktoś przed chwilą powiedział, że to prawdziwa bomba informacyjna i rzeczywiście tak jest, ale bomba ma też to do siebie, że trzeba umieć tę dawkę na siebie przyjąć. Kilka osób pytało na czacie, który z dużą atencją czytamy, czy te materiały będą dostępne po zakończeniu konferencji. Owszem, tak będzie. Grzegorzu, gdybym mógł Cię prosić jeszcze na czacie, być może to jest najlepszy adres, żeby napisać dokładnie, gdzie te materiały będą dostępne dokładnie. One oczywiście będą dostępne na stronie konferencji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałbym jeszcze raz Państwu przypomnieć, czy ci, którzy dołączyli do nas trochę później niż na samym początku, przypomnieć, że na stronie konferencyjnej w zakładce, która się nazywa Rekomendacje, znajduje się właśnie dokument o tej nazwie. To jest bardzo zwięzły, ale dość silny dokument, który chcemy, żeby zaistniał jako taki głos społeczności zawodowej, współtwórców i klientów cyfrowej administracji w Polsce, 7 ważnych punktów, które trochę ustawiają azymut, trochę pokazują kierunek. Już ponad 100 osób jeszcze nawet przed konferencją miało okazję te deklaracje, ten prawie dekalog, bo to 7 punktów do dekalogu, brakuje 3, miało okazję podpisać, ale mamy nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu i po dzisiejszej konferencji ta liczba będzie zdecydowanie większa, zwłaszcza, że ten dokument wyląduje na biurkach bardzo wielu ważnych urzędników, ministerstw, samorządowców, etc., etc. Bardzo na to liczymy, że to będzie mocny dokument z bardzo wieloma podpisami. Proszę Państwa, przed nami trzecia, dzisiaj ostatnia już sesja plenarna. Będziemy mówić o przyszłości. Ta rozmowa przed chwilą o finansach nie chciała się skończyć, ale to jest oczywiste, bo wtedy, kiedy zaczynamy rozmawiać o pieniądzach, ta rozmowa staje się najbardziej konkretna, jak to tylko można sobie wyobrazić. A teraz będziemy mówili o przyszłości. Cyfrowe wyzwania dla administracji samorządowej w perspektywie 2030 roku z dość intrygującym podtytułem, który brzmi Potrzeba redefinicji. Więcej na ten temat prowadzący tę sesję, to spotkanie, prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Krzysztof Głąb. Krzysztofie, witamy ponownie. Dzisiaj ciężki dzień przed tobą, bardzo wiele ważnych rozmów prowadzisz tutaj. Damy radę. Tak. Proszę Państwa, ostatnia sesja poświęcona była przede wszystkim pieniądzom. Mamy tutaj jak horyzont roku 2030 zarysowany. Ale nie chciałbym, żeby ta sesja była poświęcona takiemu prostemu przypasowaniu do środków, którymi możemy dysponować, czy też polskie podmioty publiczne będą mogły dysponować, jakichś projektów, które akurat wybralibyśmy z koszyka dotychczasowych doświadczeń. Chciałbym, żebyśmy poszerzyli tę wizję Polski cyfrowej roku 2030, symbolicznie oczywiście, w gronie osób, które mogą pokazać inne wyzwania dotyczące tego czasu i tych projektów, a to w gronie następującym. Chciałbym zaprosić serdecznie panią Annę Dwórnik, głównego specjalistę, a właściwie główną specjalistkę, trzeba by powiedzieć, z Biura do Spraw Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem Smart City w Urzędzie Miasta Kielce. Panią Dorotę Zmarzlak, wójta gminy Izabelin, również będącą członkiem zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski, doktora inżyniera Jakuba Habika z Katedry Informatyki w Zarządzaniu Politechniki Gdańskiej, ale też przedsiębiorcę i człowieka pracującego po stronie, można by powiedzieć, korporacyjnej z dużym doświadczeniem informatycznym, pana Ryszarda Hordyńskiego, dyrektora do spraw strategii i komunikacji w firmie Huawei Polska i doktora Pawła Modrzyńskiego z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Czy się słyszymy, czy się widzimy? Otóż... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie ukrywam, proszę Państwa, że umówiłem się z naszymi panelistami na taką oto dyskusję, w której zaczniemy od zrobienia pewnej listy. Listy najważniejszych działań w zakresie cyfryzacji, a w szczególności dwóch pól tej cyfryzacji, czyli po pierwsze
z zakresu cyfrowych usług publicznych i z drugiej strony wdrożeniem tych innowacyjnych, jak to często mówimy, technologii cyfrowych, tych technologii, które na nas czekają, czyli sztucznej inteligencji, na przykład blockchainu, wirtualnej rzeczywistości czy rozszerzonej rzeczywistości, chmury, również obliczeniowej, z pomyśleniem o tym, abyśmy spróbowali przypisać te dwa pola rozwoju cyfrowego do samorządów głównie lokalnych, ale także oczywiście regionalnych, a może w ogóle w taki sposób, jaki się tutaj już pojawił w niektórych dyskusjach tego dnia, że właściwie powinniśmy porzucić takie myślenie o tym, co jest regionalne, co jest lokalne, co jest centralne, bo może zupełnie inny rodzaj platformowego podejścia powinniśmy zastosować do tych naszych rozwiązań. Chciałbym, żebyśmy mieli szansę na to, aby uwolnić wyobraźnię w tym naszym panelu i spróbować podyskutować o takich projektach, których do tej pory być może nawet nie mieliśmy okazji podczas dzisiejszego dnia dotknąć. Zakładam, że każdy z Państwa mógłby zaproponować trzy takie nowe elementy, nowe działania, które należałoby wprowadzić do praktyki i być może finansować właśnie tak, jak to nam w poprzedniej sesji proponowali przedstawiciele rządu, czy też samorządów wojewódzkich. Bardzo proszę, może od Pani rozpoczniemy, może Pani Anna Dwórnik, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Ja dzisiaj z dużym zainteresowaniem oglądałam od samego początku tą konferencję. To są bardzo ciekawe tematy dla nas wszystkich, bo myślę, że tutaj jakby pandemia pokazała nam, jak proces cyfryzacji do tej pory był niedoskonały i pomimo tego, że wszyscy mówiliśmy sobie, że mamy olbrzymią ilość e-usług, to nie do końca jednak rzeczywistość to zweryfikowała, jak to wygląda tak naprawdę. W konwencji przyszłości, myśląc sobie, jednak ja patrzę na to kompleksowo i podsumowując trochę głos samorządowców podczas dzisiejszej konferencji, trzeba jednak popatrzeć na to, że ta współpraca między rządem a niższymi szczeblami samorządu musi być bardziej ścisła. Owszem, ona powinna przebiegać poprzez te miejsca, w których o których mówiliśmy wcześniej, poprzez komisję, poprzez Związek Miast Polskich, Unię Metropolii. I bardzo ciekawym tematem było to, czym mówił pan dyrektor Pyziewski, stworzenie platformy takiej usług, dlatego że do tej pory faktycznie bardzo dużo ciekawych rozwiązań jest w samorządach, ale one są mocno rozproszone i faktycznie one są bardzo dobrze zbudowane, dlatego że doświadczenie bezpośrednie ludzi, którzy nad tym pracują i którzy wypracowali pewne procesowe podejście do rozwiązań, one są już sprawdzone i taka platforma pozwoli na to, żeby te informacje docierały do szerszego grona i możliwość zaprezentowania koncepcji, które już są i które mogłyby być rozbudowywane w przyszłości o jeszcze ciekawsze rozwiązania, na pewno pozwoli na to, żeby zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu i żeby więcej uczestników mogło brać w tym udział i prezentować swoje rozwiązania bazowe, które możemy później rozbudowywać o te elementy innowacyjne, czyli już nie tylko takie technologiczne, ale innowacyjne, czyli zupełnie nowe i stosując te nowe technologie, które nas w tym momencie bardzo mocno idą do przodu. To nawiązywała Pani tutaj do propozycji tak zwanego portalu interoperacyjności, który miałby, już właśnie powstaje obecnie, kieruje tym pracami nad tym portalem Pan Michał Bukowski właśnie w Departamencie Architektury Informacyjnej Państwa. I tam rzeczywiście powstaje takie centrum koordynacji informacji związanych z cyfryzacją na poziomie centralnym, a samorządowym. Ja myślę, że warto by było, żeby owocem również naszej konferencji w perspektywie oczywiście dyskusji pokonferencyjnych stało się może właśnie wydane przez Zespół do spraw Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu pewne rekomendacje dla takiego działania. Tutaj myślę, że z tej strony bardzo by się przydały tego typu dodatkowe inspiracje. Pani Dorota Zmarzlek, bardzo proszę, Pani Wójt.
Czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. Wymaga to włączenia mikrofonu i ten. W takim razie chciałbym poprosić pana doktora Jakuba Habika o taką propozycję tych rzeczy, które trzeba zrobić. I co jest? O. Tak, przepraszam, to chwilę trwa, zanim się odblokuje tutaj w aplikacji. Tak, rzeczywiście jest tak, że istnieje potrzeba redefinicji tych usług. W perspektywie roku 2025-30 i tak naprawdę później, najważniejsze, że wydaje mi się, zmiana perspektywy. W szczególności jest to ważne dla samorządów. Do tej pory perspektywa tych usług była albo wokół samej usługi, albo instytucji, która ją świadczy, albo danych, którymi ona obraca. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby w centrum postawić teraz obywatela z całą złożonością, które to pojęcie niesie. Przede wszystkim obywatela i jego experience. To, czy on może wyszukać właściwą usługę, to czy on potrafi z niej skorzystać. Ten temat się łączy z drugą rzeczą, którą jest przyjęcie na klatę demografii Polski, w szczególności zmieniającej się demografii Polski. Mamy ciągle wielu cyfrowo wykluczonych seniorów, którzy korzystali z urzędu tradycyjnego, a teraz pozostali tak naprawdę bez urzędu, bo ich kompetencje nie pozwalają na skorzystanie z urzędu cyfrowego. Mamy wielu imigrantów, którzy nie posługują się językiem polskim, i też, a też potrzebują wchodzić w interakcję z polskim państwem. I wreszcie mam takie wrażenie, że powinniśmy zapytać w przypadku kilku usług, albo nawet dużej części usług, czy dałoby się je zrealizować prościej, albo nie realizować wcale. W sensie w ogóle zrezygnować, zmienić prawo tak, że zamiast na przykład zgody będzie notyfikacja. Dzisiaj usługi cyfrowe polegają w dużej mierze na odtworzeniu biegu sprawy z czasów przedcyfrowych. Tymczasem to, co dałoby nam największą wartość dodaną, to jest kompletna redefinicja tego w perspektywie digital first, a nawet mobile first. Dziękuję bardzo. Tutaj ja chciałem zwrócić uwagę na to, że o takim podejściu zaimplementowanym w prawie mówił na samym początku naszej konferencji pan minister Zagórski, mówiąc o tak zwanym kodeksie cyfrowym, który miałby powstać w czasie. Pani Dorota Zmarzlak, bardzo proszę. Tak, wróciłam, dziękuję. To właśnie dobra konferencja do problemów z internetem. Drodzy Państwo, ja to mam takie wrażenie, że trochę będę takim hamulcowym panelu, który ma rozmawiać o przyszłości, dlatego że my rozmawiamy tutaj o tym, jak ma wyglądać cyfrowy samorząd w roku 2030, a jesteśmy w rzeczywistości, w której naprawdę ogromna ilość wójtów, burmistrzów, pewnie niektórych prezydentów też, nie czyta własnego maila. Maile wysłane do nich są drukowane i wkładane do teczki. Więc musimy sobie zdać sprawę, w którym momencie tego procesu jesteśmy i co realnie do roku 2030 możemy osiągnąć. I tak naprawdę moim zdaniem największe problemy w tej cyfryzacji państwa polskiego, zarówno z poziomu administracji rządowej, jak i samorządowej, to te problemy nie są w ogóle związane z cyfryzacją, z oprogramowaniem czy ze sprzętem, tylko są związane z mentalnością, z tym, co jest w naszych głowach, w głowach urzędników, bo tej cyfryzacji tam nie ma. I bez tej fundamentalnej zmiany my tego procesu nie ruszymy, bo tak jak powiedział mój przedmówca, właśnie pan Jakub, w ten obszar cyfrowy przenoszone są procesy w ogóle bez najmniejszej dozy refleksji, takie jakie dzieją się jakby w papierze, i to przeniesienie ich w świat zdigitalizowany nic nie zmieni. Te procesy
nad tymi procesami trzeba usiąść i po prostu je zweryfikować. A drugą taką zmianą, równie istotną do cyfryzacji państwa, przy czym jest to zmiana numer dwa, bo bez zmiany numer jeden ci jej nie wprowadzi, to jest zmiana przepisów. Jesteśmy zasypani mnóstwem przepisów, które blokują właśnie cyfryzację państwa. Niektóre trzeba zmienić w ogóle, znowu jak wspomniał mój przedmówca, niektóre zaadaptować. Taki pierwszy przykład z brzegu, jaki mogę Państwu podać, to jest na przykład archiwizacja dokumentów. Mamy taką kategorię dokumentów w samorządach, tak zwana kategoria A, i to są dokumenty, które muszą być przechowywane 50 lat w papierze. Nie ma możliwości zdigitalizowania tych zasobów. 10 lat są przechowywane u nas, 40 lat w archiwum państwowym. Więc zacznijmy od, nie wiem, próby zmiany tego, co mamy w głowach, może zatrudnienia nowych ludzi, którzy nie znają tych ograniczeń albo kwestionują te procesy, które się dzieją w urzędach, potem od zmiany prawa, a potem będziemy wymyślali jakieś, nie wiem, no tak, internety przyszłości, że tak powiem, i różne inne rzeczy, bo jesteśmy naprawdę na bardzo, bardzo podstawowym poziomie. No a trzecia rzecz, która jest tutaj też kluczowa, to jest infrastruktura, mam tu na myśli internet. Zwłaszcza gminy wiejskie nadal borykają się bardzo z dostępem do internetu. Pada tutaj oczywiście cały czas 5G, natomiast no też Państwo świetnie wiecie, że samorządy gminne, rady gmin, borykamy się tutaj z petycjami przeciwko 5G i to też jest taki problem, który chyba powinien być zaadresowany centralnie. Dziękuję bardzo. Ja mam takie wrażenie, że to jest, że jakby słyszę w Pani głosie pewne obrazy sprzed 15 lat i postulaty, które nawet chyba na czwartej konferencji miasta w internecie mieliśmy okazję w dyskusjach podnosić, ale tak to już jest, że to jest nieustający proces zmiany, który musi nastąpić w naszych głowach i Polska w tym zakresie ma pewne doświadczenia, ale powiem szczerze, rzeczywiście nie dość, za mało sukcesów odnieśliśmy na tym polu, mówiąc eufemistycznie. Bardzo proszę, pan Ryszard Hordyński, co z pana zdaniem powinno się pojawić w najbliższym 5-10 latach jako taki game changer cyfryzacji w Polsce? Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie, dzień dobry Państwu prelegentom. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za to pytanie. Na początek ja bym chciał troszeczkę, że tak powiem, zamieszać, jak to się mówi kolokwialnie, bo tu myślałem chwilę o tym pierwszym pytaniu i powiem tak, ten rok 2030 to moim zdaniem jest bardzo odległa perspektywa i chciałem ją, jak powiem, podsumować z dwóch punktów widzenia. Jeden to jest taki, że ponieważ przez chwilę pracowałem w Ministerstwie Finansów, to wiem mniej więcej, jak wygląda planowanie budżetowe i jak wygląda praca z projektami, które trwają dłużej niż rok. I wydaje mi się, że z tej perspektywy to powinniśmy zacząć od jakby reformy systemu budżetowania, a nie planowania naszych działań cyfryzacyjnych na 2030 rok. A druga perspektywa, drugi punkt widzenia, który mi przychodzi na myśl, jak mówię o roku 2030, no to przykładowo moja firma w 2030 roku już ma zamiar wdrażać 6G, a my teraz jeszcze dyskutujemy o 5G, więc to, co chcę powiedzieć, to to, że perspektywa 10 lat, patrząc z dnia dzisiejszego, to jest po prostu no, niesamowicie niezwykle odległa sprawa i ciężko jest do niej się bardzo precyzyjnie odnieść. Tym niemniej, ja myślę, że ważne są trzy elementy i tu z dużą pokorą wysłuchałem to, co mówiła przed chwilą pani Anna Dwórnik. Myślę, że są ważne trzy elementy. No pierwszy to jednak jest dostęp do internetu i oczywiście najlepiej byłoby, gdybyśmy wszyscy mieli dostęp do światłowodu, który będzie doprowadzony, prawda, do naszych urzędów, domów, do wszystkich miejsc, w których on powinien być. No ale też jak dobrze wiemy, koszta budowy i procedury związane z budową tego typu sieci no są po prostu, koszta są wysokie, a procedury są skomplikowane. No i stąd tu się pojawia rzeczywiście to 5G jako pewna taka, pewien substytut światłowodu, że też nawet mówi się o tym, że to jest światłowód radiowy, który rzeczywiście, no myślę, że powinniśmy wszyscy marzyć, żeby ono było wdrożone wszędzie w Polsce, ale ja bym chciał, żeby ono było wdrożone dużo szybciej niż w 2030 roku.
Druga rzecz, na której bym się skupił z punktu widzenia samorządów i jednostek samorządu terytorialnego, to jest pewne uwspólnianie infrastruktury. Wszyscy wiemy w biznesie, że teraz jest trend działania na zasobach, które są rozproszone, czy zasobach, które są dostępne zdalnie, takich jak na przykład chmura. I wydaje mi się, że tutaj też, patrząc z punktu widzenia planowania budżetowego, nie ma co się skupiać na kupowaniu wszystkich urządzeń, sprzętów, komputerów, nas, że tak powiem, dla siebie i angażowaniu w to kolejnych jakby zasobów ludzkich, ale raczej można pomyśleć o planowaniu właśnie infrastruktury wspólnej, która będzie infrastrukturą dzierżawioną, oczywiście wtedy, kiedy można. A trzecia rzecz, to wydaje mi się, że to jest to też, co mówiły tutaj obie panie wcześniej, to jest też sprawa, i pan prezes też to chwilę mówił, to jest sprawa uwspólnienia pewnych procedur. Dla mnie na przykład takim jakby dużo mówiącym przykładem jest przykład karty dużej rodziny i tego, że ja na przykład tą kartę dużej rodziny wyrabiałem sobie w innej gminie niż teraz mieszkam. No i teraz, żeby wyrobić sobie kartę dużej rodziny elektroniczną, muszę na nowo wypełniać wszystkie papierowe wnioski. Oczywiście, prawda, to nie jest jakby najważniejsza sprawa, ale trochę pokazuje podejście, tak? Wydaje mi się, że ta administracja lokalna powinna to spojrzeć z punktu widzenia klienta, jakim jest obywatel. Na ten obywatel chciałby właśnie wszystko mieć, prawda, przygotowane cyfrowo i sposób w miarę szybko dostępny, tak jak ma wszystkie inne usługi, a nie w taki sposób, że żeby dostać elektroniczną kartę, trzeba wypełnić papierowe wnioski. I to mam nadzieję, że odpowiada na to pierwsze pytanie. Bardzo dziękuję. Pan doktor Paweł Modrzyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zapytania. Ja myślę, że już wiele zostało powiedziane. Chciałem się też ustosunkować do moich przedmówców. I tak zastanawiałem się, jak zacząć. Myślę, że taką ciekawą pozycją, która mi przyszła tutaj na myśl, jest książka Klausa Schwaba, Czwarta rewolucja przemysłowa, prezesa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, który parę lat temu jakby przewidział pewne zmiany, które zachodzą w świecie, nie tylko w świecie gospodarczym, społecznym czy ekonomicznym, ale też i tym cyfrowym. Tak? Zaczynamy coraz bardziej działać w chmurach, ta cyfryzacja coraz bardziej nas dotyka. I te zmiany będą następowały zarówno na poziomie pracy samorządu, ale też także i kształcenia, tak gdybyśmy patrzyli od tej strony. Przejrzałem też przed naszym spotkaniem chwilę parę dokumentów takich strategicznych dotyczących cyfryzacji. W większości są to dokumenty już mocno zdezaktualizowane. Na poziomie 2011-2013 roku były tworzone strategie cyfryzacji kraju jeszcze przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. One w jakimś części i w jakimś stopniu zostały aktualizowane, natomiast wydarzenia ostatnich miesięcy, pandemia niewątpliwie wszystkim pokazała, jak mocno cyfryzacja jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju państwa i jego różnych obszarów i jak bardzo czasami jesteśmy jeszcze w mocnych powijakach w tym zakresie. Tutaj pani Dorota wspomniała o tych problemach mentalnych. Ja myślę, że to jest bardzo duży problem, ta nasza świadomość i postrzegania cyfryzacji. Zakończyliśmy w tej chwili takie duże badania z Unią Metropolii Polskich, która tutaj jest również partnerem w tej konferencji, gdzie badaliśmy i pytaliśmy sekretarzy największych 12 miast o doświadczenie tych sekretarzy w wdrażaniu tych gmin i urzędów, we wdrażaniu telepracy jeszcze przed pandemią i czy na tej kanwie, jakie są doświadczenia w obszarze pracy zdalnej, wykorzystania narzędzi tych cyfrowych do realizacji zadań gminy. No jakby niestety pokazuje to, że dotychczasowe doświadczenie, jeżeli na poziomie takiej właśnie telepracy, jest w zasadzie zerowe. Samorządy wewnątrz siebie nie korzystają z tej formy zatrudniania pracowników, a więc też i odcinają się od dostępu do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy może by w innej formule pracowali. Zauważmy, że zaczynamy wchodzić w coraz bardziej elastyczne modele pracy i w tym zakresie tutaj gminy tej szansy nie wykorzystują. Tutaj pan Ryszard wspomniał również o, i tutaj też się z tym zgadzam, wspomniał o wykorzystaniu infrastruktury pewnej wspólnej. Ja tak myślę, że
w ramach takiej strategii, gdyby patrząc i ją formułować na nowo do 2030 roku, zgodzę się, że w cyfryzacji to jest na pewno ogromna, dekada czasu to jest ogromna przestrzeń czasu. Tutaj rozwiązania technologiczne zmieniają się czasami w ujęciu miesięcznym, a nie rocznym. Na pewno wymagałaby przemodelowania i zwrócenia uwagi, co jest kluczowe, bo nie da się w tak krótkim czasie wszystkich zaległości odrobić. Widzimy chociażby w obszarze kształcenia, że dzisiaj nauczyciele na każdym poziomie uczą czy dzieci, młodzież, czy studentów, często wykorzystując analogowe materiały dydaktyczne w sposób cyfrowy, czyli coś, że tak powiem, łączymy trochę ogień z wodą. Nie ma w zasadzie albo bardzo niewiele, czy szczątkowe są materiały do kształcenia zdalnego w sposób cyfrowy, w pełni cyfrowy. Troszeczkę tak, że mamy komputery, ale nadal, tak jak tutaj też i pani mówiła, drukujemy maile, tak, żeby je przeczytać. To jest trochę takie łączone dwóch pewnych nierozerwalnych technologii. Na pewno warto byłoby zwrócić uwagę w takich działaniach strategicznych nad możliwością wykorzystania pewnych wspólnych rozwiązań, tak, żeby zwłaszcza te mniejsze samorządy, mniejsze gminy mogły korzystać z tego typu infrastruktury, natomiast realizować swoje indywidualne projekty. Ja mam tutaj na myśli chociażby takie doświadczenia z funkcjonowania centrów usług wspólnych, gdzie jednostki samorządowe zaczynają wykorzystywać nowoczesne technologie, chociażby oparte na blockchainie. Ja tu pamiętam nasze wspólne spotkanie w zeszłym roku. Coraz więcej już miast wchodzi w tego typu rozwiązania. Już nie tylko Toruń, już jest Elbląg. Za chwilę prawdopodobnie już rozpoczniemy temat Krakowa, który będzie realizował w oparciu o tą technologię świadczenie usług wspólnych, a więc jest zainteresowanie, jest potencjał tego typu rozwiązań. Natomiast cały czas to są takie indywidualne, jednostkowe przykłady, brak jakby tutaj takiej myśli całościowej, globalnej, tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że dane samorządy w jakimś obszarze będą korzystały z takich rozwiązań, które będą dostępne, które tutaj będzie właśnie na poziomie centralnym będą dostarczane tego typu rzeczy, żeby te samorządy mniej bogate, mniejsze również mogły korzystać. To może na chwilkę, żeby nie przedłużać, to tyle powiem. Panie Krzysztofie, chyba ma pani włączony mikrofon. Przepraszam, z góry przepraszam. Ten wątek współdziałania wspólnych zasobów, korzystania z podobnych zasobów na jednej platformie prowadzi mnie do pytania, które chciałbym zadać panu i panu doktorowi Habikowi. Otóż w dyskusji w ostatnich tygodniach, czy też dwóch miesiącach pojawia się często i podczas tej konferencji także pojawiła się w trakcie pierwszej sesji koncepcja stworzenia pewnych rozwiązań funkcjonalnych o charakterze platform łączących usługi podobnego typu na rozwiązania, które mogły być wykorzystywane przez samorządy małych gmin szczególnie. Czy to jest Państwa zdaniem ten kierunek, który nam zagospodaruje przyszłość, czy to jest tak, że na przykład będziemy mieli dużą platformę, załóżmy, do wszystkich funkcji finansowych gmin umieszczoną gdzieś na chmurze, gdzieś wykorzystywaną, na której poszczególne samorządy będą sobie mogły po prostu stworzyć własne usługi, no mając pewne, korzystając z pewnych ułatwień w zakresie po pierwsze gotowych rozwiązań, po drugie finansowania, po trzecie bezpieczeństwa takich systemów. Czy to jest ten kierunek, czy też jakieś inne formuły można by było dla takich rozwiązań przyjąć? Bo pamiętam taką dyskusję z panem Jakubem, która na Facebooku notabene, w której mówił, stawiał taką tezę, że jednak no, trzeba by było zadbać o to, żeby te rozwiązania lokalne miały tutaj priorytet, o ile dobrze pamiętam wydźwięk tej dyskusji. Rzeczywiście, choć ja bym tu oddzielił front-end i back-end, i słowo klucz dla mnie to jest mikroserwisy. Czyli dla mnie państwo powinno być dostawcą pewnych usług elementarnych, takich jak na przykład uwierzytelnienie, takich jak skalowalna chmura, takich jak repozytoria danych,
takich jak tożsamość, które mogą być udostępnione w postaci końcowej, ale mogą być także i powinny nawet być udostępnione w postaci API. Na tym API pozwoliłbym urzędom, ale może nawet też brokerom informacji. Mówiąc o brokerze informacji, mam na przykład na myśli jakąś organizację pozarządową lub nawet firmę, która chce wkomponować serwis państwowy w swoją usługę. No nie wiem, przykład firma deweloperska, która buduje i sprzedaje mieszkania, chce mieć dostęp do ksiąg wieczystych online i chce to wkomponować w swój portal. Więc ja bym widział chmurę i skalowalność i mikroserwisy na back-endzie, a na front-endzie dałbym ludziom szansę. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że mamy różnych użytkowników, mamy tak zwanych digital natives i mamy seniorów, mamy osoby, które są polskojęzyczne i niepolskojęzyczne. Mamy osoby w pełni sprawne i mamy osoby niepełnosprawne. Chciałbym, żeby każda z nich mogła do tego samego państwa wejść przez trochę inne drzwi. Dzięki. O ile mi wiadomo, większość tych postulatów, które pan proponuje, znajduje się właśnie w tej propozycji architektury informacyjnej, z którą mamy obecnie do czynienia. Może nie wszystkie, ale zasadnicza większość. Bardzo proszę, panie Pawle. Ja myślę, że tutaj i troszkę pani Dorota miała rację, mówiąc o tym, że potrzebne są pewne zmiany w przepisach. Dlaczego? Powiem. Przykład chociażby toruńskiej EXEI, to jest spółka, w której i gmina, i samorząd, i marszałek ma akcję. Jest to spółka akcyjna, która oferuje usługi chmurowe na poziomie 4. tira, więc najwyższy chyba poziom bezpieczeństwa w kraju. Spółka, która była tworzona, finansowana z funduszy unijnych, a więc był duży projekt cyfrowy na realizację tego pomysłu, skończył się dużym sukcesem. Powstał podmiot, który świadczy usługi cloudowe i komercyjnie, ale przede wszystkim był przeznaczony dla samorządów. Natomiast potem jakby samorządy nie wykazywały dużego zainteresowania. I dzisiaj, tak jak rozmawiam z kolegą, który jest tam szefem tej jednostki, mówi, więcej ma on partnerów prywatnych niż samorządowych. Mimo że usługi, które oferuje, one są w cenach pewnie komercyjnych i konkurencyjnych do innych rozwiązań. Stąd też jakby tutaj nie ma takiej spójności, że robimy krok pierwszy, tak, natomiast nie dokładamy już drugich i trzecich i potem samorządy zaczynają szukać innych rozwiązań. Nie chciałbym też tutaj jakby poprawić pana tutaj doktora Habika, który powiedział, żeby nie jakby ograniczać te miejsca, gdzie tutaj na przykład byśmy centralnie zabezpieczali, czy to infrastrukturę, bo nie ma chyba sensu konkurować z biznesem w tym zakresie. On będzie zawsze efektywniejszy i tańszy. Tu myślę, że jest problem natury organizacyjno-prawnej. Jak później wykorzystać możliwość, aby samorządy mogły w sposób taki naturalny wchodzić w kooperację z takim podmiotem, żeby chciały, tak? Bo potem wchodzą znowu zamówienia publiczne do wzięcia, więc potem jest infrastruktura dostępna, ale wybierana jest inna, więc jeżeli ta, która została wybudowana z jakichś tam środków, czy to unijnych, czy oferuje ona ciekawe rozwiązania, nie zawsze jest potem wybierana. Więc tutaj jakby pokazuje taki elementarny trochę brak strategii i spójności pewnych rozwiązań. Tak? Jeżeli chcemy planować coś, no to dalsza jakby konsekwencją z tego jest wykorzystanie dalsze z tych narzędzi przez inne samorządy. Natomiast tu samorządy mają jakby pełną autonomię w tym zakresie i oczywiście muszą stosować chociażby i przepisy zamówień publicznych, więc na pewno jest to złożony problem nie tylko technologicznie, a bardziej myślę, że organizacyjno-prawnie. Jeśli rozumiem, pan postulowałby tworzenie pewnego, może idąc jeszcze dwa kroki do przodu, postulowałby pan tworzenie swego rodzaju takich platform udostępniania rozwiązań, które byłyby rozwiązaniami komercyjnymi, bądź też tymi, które wynikają z realizacji projektów publicznych, czyli to byłoby takie wtórne wykorzystanie rozwiązań, które byłoby publiczne, coś w rodzaju tego, jak często tworzone są platformy Smart City. Tak. Właśnie po to, żeby dać efekt skali tym pojedynczym rozwiązaniom, które
którego jedna firma nie wyprodukuje, prawda? Jeden krótki przykład. Zobaczmy, że były 3 miesiące czasu, kiedy można było myśleć o edukacji na poziomie szkół podstawowych i średnich. Tak, wiadomo było, że ten druga część pandemii, drugi etap on nastąpi. Tak, można było z dużą prawdopodobieństwa to przewidywać. Jakby nie poczyniono kroków, żeby na przykład ujednolicić i wprowadzić, zakupić jedną, dwie, trzy platformy edukacyjne dla szkół, a to samorządy, zadania samorządów, natomiast edukacja jakby jest zarządzana centralnie na takim poziomie krajowym. Więc tutaj jakby brakuje tego typu rozwiązania, że na chmurze byłaby dostępne, czy to platforma na Microsoftu, czy innego dostawcy, z której samorządy mogłyby i uczniowie korzystać bez problemu. Tak? Natomiast tak, to każdy samorząd, każda organizuje we własnym zakresie i to jest też takie, no, lepsze, gorsze stosowane są rozwiązania w zależności od przyjętych regulacji czy dochodowości danych instytucji. Dziękuję. To nas prowadzi trochę w kierunku właśnie smart cities, bo ja mam takie wrażenie, że mamy dużo dyskusji, nawet mamy politykę z rozwoju inteligentnych miast realizowaną, czy też rozpoczynaną właściwie w tej chwili. Ale bez jakiegoś naturalnego środowiska cyfrowego trudno sobie wyobrazić takie rozwiązania. Co powinno się systemowo zmienić w myśleniu o cyfrowym rozwoju samorządów, żeby ta idea miała no nie taki wyspowy charakter, jak to w tej chwili mamy, tylko była taką systemową zmianą, przynajmniej w tych miastach, które tego typu trud by zadeklarowały. O to chciałbym spytać panią Annę Dwórnik i pana Ryszarda Ordyńskiego. Pani Anna. Więc tak, myślę, że powinniśmy zacząć od usystematyzowania sobie pewnych rzeczy, żeby móc wdrażać czy usługi cyfrowe, czy w ogóle wykorzystywać technologię właśnie do realizacji między innymi tego, co reprezentuje Smart City, bo Smart City to w tym momencie to już jest wyjście przede wszystkim i nastawienie na mieszkańca, czyli ułatwienie i podnoszenie jego jakości życia, ale żebyśmy mogli te cyfrowe usługi, o których dzisiaj rozmawiamy, zrobić na takim poziomie, na który on by chciał z nich korzystać, to powinniśmy wyjść od samego początku, czyli tak naprawdę ze standaryzowania tych e-usług, czyli określenia ogólnych standardów, do których będą mogły wszystkie samorządy, wszystkie gminy i wszyscy będą mogli z nich korzystać. Te, które samorządy, które już takie usługi zgodnie z tymi standardami mogłyby wykorzystywać swoje, natomiast myślę, że po stronie rządowej, po stronie centralnej powinny być zbudowane niejako podwaliny, te podstawowe usługi, z których gminy, które nie mogą sobie na to pozwolić ze względów technologicznych czy ze względów kompetencyjnych bądź finansowych, mogłyby po prostu bezpośrednio z nich korzystać. Ale oczywiście tworząc to w taki sposób, żeby to było otwarte, żeby móc to rozwijać, czyli mogłoby mieć otwarte API, które ktoś, kto by chciał z tego skorzystać, ale rozbudowywać to pod jakimś względem, mógł po prostu to wykorzystywać. Ale właśnie do tego potrzebne są przede wszystkim ustandaryzowanie. Wrócę jeszcze tutaj, bo to było dosyć ciekawe zderzenie. My jesteśmy bardzo, bardzo mocno zróżnicowani, jeśli chodzi o całą Polskę, zarówno pod kątem dostępności do różnego typu usług, infrastruktury, kompetencji i musimy zmienić mentalnie siebie, zmienić mentalnie myślenie o pewnych rzeczach, patrzeć na to procesowo, czyli nie pod kątem konkretnej usługi, czyli wdrażania jakiejś rzeczy, która jest tylko z jednej, nie wiem, po coś i koniec. Ona jest częścią całego dużego procesu. To, o czym też było mówione gdzieś wcześniej, nie tylko podczas tego panelu, ale wcześniej, że musimy wykorzystywać, zresztą tutaj pan Jakub chyba też o tym mówił, że te centralne rejestry powinny być tak ogólnodostępne, że z pozycji mieszkańca ja powinnam mieć, już nie uzupełniać dwa razy tych samych danych, natomiast samorządy w tworzeniu tych rejestrów nie powinny być traktowane tylko tak, że mogą wytwarzać te dane i uzupełniać je na poziomie centralnym, ale powinny bezpośrednio na takim samym poziomie móc z nich później korzystać. Czyli nie powinny być tylko narzędziem do uzupełnienia centralnych rejestrów, ale móc z nich właśnie móc je wykorzystywać, móc je analizować, móc je brać do własnych celów. Natomiast to by mocno ułatwiło sprawę, tylko trzeba też pamiętać, że tu też jesteśmy na bardzo różnym poziomie.
od takiego, który, od takich urzędów, od takich samorządów, gdzie mają praktycznie scyfryzowane wszystkie swoje zasoby, i od to tak, gdzie jest wszystko totalnie na papierze, to nawet nie możemy mówić o tym, że to jest, nie wiem, w Wordzie, w Excelu, tylko że wszystko jest na papierze i ta cyfryzacja według mentalności jeszcze wielu, wielu ludzi to jest, nie wiem, zeskanowanie dokumentu. To nie tak w ogóle powinno wyglądać. To na tym polega ta redefinicja, żeby sobie ustalić proces, dołożyć do tego standardy, standardy danych, cyfryzację tych danych, standardy ułożenia procesów i możliwość wykorzystania ich w zależności od tego, na jakim poziomie każdy z nas się znajduje. Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie, jak pan widzi z kolei tę zmianę podejścia w samorządach, jeśli chodzi o gotowość do tego, aby podążać ścieżką inteligentnych miast czy smart cities? To znaczy tak, jeszcze gdybym mógł, zanim odpowiem na to pytanie, odnieść się chwileczkę do tego, co było powiedziane przed chwilą. Ja to w ogóle myślę, że tutaj tak szerzej należy na to wszystko spojrzeć i chyba, znaczy ciężko mi tak doradzać w ten sposób, ale wydaje mi się, że samorząd też powinien na to wszystko spojrzeć trochę jak taki przedsiębiorca, czyli im bardziej nasz samorząd jest scyfryzowany, czy im bardziej jest nowoczesny, tym więcej inwestorów będzie chciało inwestować w tym obszarze, ale także tym więcej osób prywatnych, na przykład, nie wiem, zbuduje domy, czy się przeniesie. Tak? No, trend teraz pracy zdalnej jest nam chyba wszystkim bardzo dobrze znany i wydaje mi się, że po tym doświadczeniu tego typu właśnie ruchy, tak? Czyli na przykład przeprowadzanie się ludzi z miast do terenów mniej zurbanizowanych może się pojawić, tak? I wtedy taka infrastruktura cyfrowa będzie w ogóle podstawą. Natomiast jeśli chodzi o pytanie tutaj, które padło przed chwilą, to jest trochę takie, przynajmniej w Polsce, to jest trochę takie, wydaje mi się, pytanie, dylemat jajka i kury, znaczy co powinno być pierwsze, no bo tak, z jednej strony ciężko jest wdrożyć infrastrukturę dla miast, dla tych smart city, czy miast cyfrowych, no bez infrastruktury, która powstaje, można powiedzieć globalnie, czyli na terenie całego kraju. I tu na przykład ja oczywiście nawiążę bardzo chętnie do sieci 5G, ale też to chodzi o różne inne programy, tam POPC czy inne, które tą infrastrukturę budują. Czyli trochę ciężko jest samorządom myśleć o budowaniu, prawda, inteligentnych miast bez tej infrastruktury. No z drugiej strony w interesie samorządów powinno być to, że ta infrastruktura powstawała. Ja osobiście uważam, że tutaj i też któraś z pań powiedziała, już nie pamiętam kto, że bardzo ważna jest rola edukacyjna. Na przykład, jeżeli w danej gminie czy w danej miejscowości, na przykład maszty komórkowe są na przykład niszczone, tak, to wydaje mi się, że samorząd może prowadzić edukacyjną rolę, prowadzić no, taką ewangelizację trochę społeczeństwa, że te maszty właśnie nie są szkodliwe, a z drugiej strony, prawda, że ich niszczenie tylko i wyłącznie będzie działało na koniec dnia na niekorzyść danej społeczności lokalnej. Więc wydaje mi się, że z tej perspektywy, no to można prowadzić szereg takich działań właśnie edukacyjnych, nie wiem, ewangelizacyjnych, promocyjnych, które by te wysokie technologie wspierały. No a potem wiadomo, jak już będziemy mieli właśnie dostęp do internetu, będziemy mieli tą świadomość, będziemy mieli ten pewien poziom edukacji osiągniemy, no to rzeczywiście te miasta cyfrowe, miasta inteligentne na pewno mogą pomóc w szeregu różnych obszarach, takich jak no, w dużych miastach to jest, powiedzmy sobie, nie wiem, na przykład sterowanie ruchem, ale w mniejszych miejscowościach to jest na przykład, nie wiem, wywóz śmieci, a w terenach wiejskich to są sprawy związane właśnie z, na przykład z inspekcją pól, albo z nawadnianiem pól, albo z szeregiem innych spraw, w których technologia może pomóc rolnikom. Okej, dziękuję bardzo. Tak, tylko tak myślę sobie, że to, żeby tak się stało, o czym pan mówi, to urzędy muszą też mieć u siebie dobrze poukładane wszystkie procesy i procedury, tak? Czyli my musimy zacząć od siebie, mentalność i zarówno mieszkańców, użytkowników tych nowych technologii i mentalność liderów miast czy tych gmin, bo oni muszą mieć tego świadomość, że tak właśnie jest, żeby móc w to wejść, żeby móc kogoś uczyć i uświadamiać, samemu trzeba tą wiedzę wcześniej posiąść. No to prawda, to zawsze trochę tak jest, no albo coś zaczniemy zmieniać, na co mamy wpływ, co jest naokoło nas, albo nie będziemy tego robić i wtedy nic się nie zmieni, no więc wydaje mi się, że to trochę tak jest, tak? Wiem, że są ograniczone możliwości, ograniczone środki. No niemniej jednak wydaje mi się, że to jest trochę takie zadbanie o własne podwórko trochę, tak?
To nas prowadzi w bardzo ciekawym kierunku, w kierunku pani Doroty Zmarzlak, mam nadzieję, ponieważ chciałbym jej zadać pytanie w związku z jej funkcją, to znaczy działalnością w szerszym niż tylko niż lokalnym gruncie, bo jednak trochę jest tak, że decydenci samorządowi mają tutaj ogromne znaczenie. To znaczy właśnie liderzy wybrani w wyborach demokratycznych, to są liderami swoich społeczności. I oni nie tylko w urzędach jako zwierzchnicy swoich pracowników samorządowych, ale także jako tacy no, liderzy, na których patrzy się większa liczba osób, powinni, tak można by powiedzieć, powinni być tutaj takimi wzorcami do naśladowania dla tych grup. Co zrobić? Czy widzi pani taki mechanizm, który prawdopodobnie potrzebowałby wielu lat, ale ktoś go powinien uruchomić? Myślę, że korporacje samorządowe, tak czy też pani organizacja, właśnie w kierunku tego, aby spróbować no jednak w większym stopniu niż dotąd zmobilizować wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów do tego, aby próbowali sprostać tej roli, o której mówiłem, bo tylko wtedy będziemy w stanie wznieść ten standard odpowiednio wysoko, o którym tutaj dyskutuję. No tak, absolutnie się z panem zgadzam. Właśnie pani Anna przed chwilą mówiła, że liderzy to jakby muszą to promować. Ja bym powiedziała, że muszą to mieć we krwi, bo jeśli osoba sama nie myśli cyfrowo i nie używa tej całej oferty cyfrowej w swoim codziennym życiu, no to nie wprowadzi jej w urzędzie. I taką też może drobną anegdotkę państwu opowiem, że w tej całej pandemii, no teraz oczywiście mnóstwo spotkań zdalnych z wójtami, burmistrzami, prezydentami, powiem państwu, że jak się łączymy na różnych platformach, Skype, Zoom, no, Teams, to ja nie wiem, chyba wszyscy włodarze mają na początku obok siebie osobę. Czasem to, jeśli to jest prezydent dużego miasta, no to jest jakiś tam zespół, czasem jeśli jest to wójt małej gminy, to jest po prostu pewnie tak zwany pan informatyk, który pomaga mu się podłączyć do tego spotkania, tak? Mówimy o niezwykle prostych rzeczach, tak? O uruchomieniu jakiejś prostej transmisji, włączeniu kamery i tak dalej. Ja nie mówię, że jestem sama wielkim orłem, czasem się też gdzieś zagubię, państwa platforma Click Meeting nie była najbardziej przyjazna, muszę powiedzieć, ale no jednak te podstawowe spotkania sobie obsługuję sama, nie angażując w to dodatkowych pracowników. I to jest taki najprostszy przykład, tak? Mówię, najpierw władze miast muszą to mieć we krwi. Jak to zrobić? Nie wiem, bo boję się trochę, że to jest kwestia wymiany. No może nie jest to wymiany kadr, no bo jednak można się tego nauczyć. Mamy przykład mnóstwo seniorów. Można się tego nauczyć, tak? Tylko trzeba chcieć. Myślę, że w tym kontekście bardzo, bardzo przydaje się nam pandemia, bo to jest coś, co po prostu na nas te umiejętności wymusza. I to jest akurat taki plus obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ale oprócz tych liderów, jeśli jeszcze mogłabym wrócić do przepisów, bo one tak się przewijają. Ja tak sobie tutaj trochę jednym okiem czytam tę dyskusję, która się toczy z boku na czacie. Tam taki ktoś opisał taki przykład zwracania dzieciom za bilety, za przejazd, że fajnie, że zwraca, a tam to wymaga ileś dokumentów papierowych, bo rozlicza te przejazdy centrum usług wspólnych, a zaświadczenie, że dziecko chodzi do szkoły, wydaje szkoła. Miałam dokładnie taką samą sytuację u siebie w gminie też. Mamy ten obrót papierowy, dlatego że Centrum Usług Wspólnych nie może się wymienić danymi dzieci ze szkołą. Tak? Więc tutaj kwestia RODO, nie ukrywam, jest również bardzo hamulcowa. Tak? Bo czyli wracamy do przepisów. Wracamy do przepisów, właśnie chcę do nich wrócić, dlatego że państwo tutaj mówicie o korzystaniu z baz rządowych, tak, z tych, których mamy, że my je tylko obsługujemy, nie możemy korzystać. Drodzy państwo, my często mamy, ja nie znalazłam tak. No, nie wiem, czy jest przyczyną tego chwilowego zamrożenia obrazu, ale to daje mi pretekst do tego tylko, żeby powiedzieć państwu, że moja obecność wiąże się z tak zwaną dyscypliną czasową, bo już powinniśmy bardzo powoli, a może nawet szybciej niż powoli, zbliżać się do konkluzji. I rozumiem, że straciliśmy kontakt z panią Dorotą. Odcięło nam Izabelin, panie prezesie. No to nie jest dobra wiadomość. Nie jest dobra wiadomość. Izabelin jako pierwszy odłączył się od konferencji, a jeszcze się de facto nie skończyła. No ale to chyba trzeba już
czy ty jeszcze zechciałbyś... Podjąć jeszcze w ciągu najbliższych 2-3 minut próbę tego, żeby połączyć się z panią wójt jeszcze raz. Natomiast myślę, że ja chciałbym, podsumowując tę sesję, powiedzieć, że miałem jeszcze jedno duże pytanie, to znaczy takie, które dotyczyło roli kompetencji, które są niezbędne do życia i pracy w takim środowisku najbliższych lat. I tutaj mamy już panią wójt, bardzo proszę. Nie, ja w zasadzie skończyłam. Ja mam właśnie sypiącą się sieć w urzędzie, która jest w trakcie modernizacji i dlatego tak to wygląda. No, w zasadzie to powiedziałam, że oprócz jakby tych przepisów, o których mówiliśmy wcześniej, no to RODO też jest takim tematem, który bardzo blokuje usprawnienie tych usług dla mieszkańców. Ja będę, że tak powiem, nalegał na to, żeby namówić panią do tego, aby pani organizacja również wzięła sobie na standard tego typu proces, bo wydaje mi się, że on wymaga też trochę ożywienia dyskusji w Polsce na ten temat, która w dotychczasowych korporacjach jakoś się dotąd nie rozwinęła. Myślę, że będziemy próbowali po konferencji również we wnioskach z tej konferencji przekazać tego typu informacje, czy do Unii, czy do Związku Miast Polski, Powiatów, Gmin Wiejskich i tak dalej, ale myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie powiedzieli, a spróbujmy wystartować teraz taką nową inicjatywę adresowaną do decydentów szczególnie, bo on to może poruszyć rzeczywiście szansę na to, żeby ta dyskusja przybrała bardziej otwarty i taki no, prawdziwy charakter, żebyśmy nie opowiadali tylko o tym, że wszystko jest ok, kiedy ok nie jest. Bardzo dziękuję Państwu w takim razie za tę sesję. My wnioski z tej będziemy publikować sukcesywnie w naszym serwisie. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, tym pierwszoplanowym, ale też i drugoplanowym, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, Krzysztof, zauważyłeś, że pan doktor Habik zjawił się u nas z psem, który bardzo dyskretnie gdzieś tam z tyłu brał udział w konferencji, ale bardzo dobrze wychowany pies, nie robił żadnych problemów, ale to trochę ożywiło nasz krajobraz. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy, ale przed nami jeszcze taka krótka rozmowa i czas na podsumowanie merytoryczne tej konferencji z panem prezesem Głąbem. Padło takie określenie, które mi się bardzo spodobało, że dzisiaj mieliśmy do czynienia z bombą, prawdziwą bombą informacyjną, więc może spróbujmy usystematyzować i tak na odchodne jeszcze te najważniejsze konkluzje, znaczy jakie są części składowe tej bomby, które mieliśmy do czynienia, Krzysztofie. No ja bo nie używałbym żadnej militarnej tutaj terminologii dla określenia tego, z czym mieliśmy dzisiaj do czynienia, ale wydaje mi się, że warto przypomnieć takie pojedyncze hot news naszej konferencji dzisiaj. Po pierwsze, minister Zagórski zadeklarował wystąpienie z taką inicjatywą dekalogu wyzwań cyfrowych, która miałaby połączyć samorządy z rządem na poziomie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. To trudno mi powiedzieć, w jakim uda się to zaprezentować czasie, ale taka inicjatywa powstała. Z drugiej strony myślę, że takim bardzo mocnym uderzeniem było zaproponowanie przez dyrektora Paździerskiego w oparciu oczywiście o koncept architektury informacyjnej państwa platformy usług lokalnych, czyli takiego narzędzia platformowego, które by umożliwiało gminom mniejszym w perspektywie najbliższych lat, w związku z tym, że no nie mogą one zapewne liczyć na zwiększenie budżetu na cyfryzację, że kompetencje cyfrowe, te wysokiej klasy, które byłyby wymagane do tego, żeby to samodzielnie w gminie zrobić, no też są trudno dostępne, dawałaby szansę na to, żeby budować usługi rzeczywiście takie w pełni dojrzałe, zautomatyzowane, dające ludziom szansę na to, żeby w pełni realizować swoje potrzeby z poziomu, nie wiem, telefonu komórkowego czy z poziomu laptopa w własnym domu. Myślę, że te informacje finansowe były bardzo ciekawe, bo one pokazały tutaj duży potencjał. No, aż trzeba się chyba modlić o to, żeby ten potencjał się ziścił w obecnym czasie. No, myślę, że bardzo ciekawym wnioskiem są też
informacje dotyczące tego, że samorządy będą mogły korzystać ze środków unijnych nie tylko z RPO, ale również z projektów centralnych i to w dosyć newralgicznych elementach, takich jak cyberbezpieczeństwo, czy porządkowanie danych, czy na przykład infrastruktura urządzeń cyfrowych w szkołach. To myślę, choćby to jak na jeden dzień wystarczy, myślę. Uczestnicy poszczególnych sesji, sądzę, wyłowili jeszcze w tych panelach więcej dla siebie przydatnych informacji. No to w tym roku, w 2020, a za rok, to już anonsowaliśmy to, czeka nas specjalne wydanie konferencji, bo to będzie 25. wydanie konferencji Miasta w Internecie, co oznacza, że ćwierć wieku, panie prezesie, no i nieodłącznie z tym ćwierć wieku kojarzy się, no co tu dużo mówić, ćwiartka, no niech pan zdradzi jakieś szczegóły, co macie w zanadrzu, co przygotowujecie na następny rok i kiedy? Myślę, że no to żadnych szczegółów nie zdradzę, zresztą myślę, że to byłoby przedwczesne ze względu na COVID, ale w istocie rzeczy no 25 lat to jest sporo. I chcemy to spotkanie planowane oczywiście rytmicznie, jak to zwykle bywa, na końcówkę czerwca w Warszawie, zorganizować. Miejmy nadzieję, że to się uda, bo bardzo nam na tym zależy, ale zanim zaczniemy organizować konferencję 25, to jeszcze podsumujemy z pewnością dla Państwa na swoich stronach konferencję 24. A ja szczególnie chciałbym zwrócić uwagę Państwa jeszcze na jeden element i tutaj dosyć dla nas ważny i myślę, że taki potrzebny niezwykle. Otóż chciałbym Państwa zaprosić do udziału w badaniu, które realizowane jest przez Katedrę Technologii Informacyjnych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Tutaj oczywiście inicjatorem tego badania jest dr Jakub Habik, które to badanie nazywa się Dlaczego udała się cyfryzacja? Myślę, że jest ono dosyć, powiedziałbym, prorocze, biorąc pod uwagę stan obecny. To adres mailowy, adres, przepraszam, www do tego badania mają Państwo tutaj, już widzę, formularz został udostępniony, ale jeszcze jutro wszystkim uczestników konferencji prześlemy na adresy, które Państwo nam udostępnili. Bardzo Państwa zachęcam do wypełnienia tego badania, bo ono jest rzadkim przykładem badania na tematy, które nas interesują. W Polsce niewiele badań prowadzimy nad elektroniczną administracją, a to badanie, rozumiem, jest początkiem nowej aktywności Pana Jakuba i to jest ze wszech miar potrzebne dla działania. Również być może wyniki tego badania będą czy jakimś ciekawym tematem do skomentowania na 25. konferencji Miasta w Internecie. To ja jeszcze dorzucę swoją prośbę z kolei, którą już dwa razy artykułowałem podczas dzisiejszej konferencji. Wejdźcie Państwo na stronę konferencyjną, w zakładkę, która się nazywa Rekomendacje. Czeka tam na Was, jako na to środowisko, które współtworzy polską cyfryzację, dokument, który się nazywa Rekomendacje. Bardzo prosimy o podpis, to jest bardzo zwięzły, ale rzeczywiście merytorycznie mocny dokument i liczymy na to, że on zbierze kilkaset podpisów, zanim wyląduje na właściwych biurkach i zanim stanie się takim pozytywnym bardzo narzędziem lobbowania w tej sprawie właśnie. Czyli strona internetowa konferencji, zakładka Rekomendacje. Krzysztof, ja chciałem przeprosić za wszystkie usterki, które się dzisiaj pojawiły. Uczymy się, my się uczymy też cały czas. Myślę, że nie ustrzegliśmy się tych błędów, ale uda nam się je wyeliminować w następnych podobnych spotkaniach. Ja ze swojej strony chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, bezpieczeństwa i optymizmu, który jest nam bardzo potrzebny, żeby ten czas COVID-u przeżyć zdrowo, psychicznie także. Też, fizycznie i psychicznie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, tak było dzisiaj, w tym roku, podczas 24. konferencji
miasta w internecie, która została przygotowana przez bardzo sprawny, zawodowy i profesjonalny zespół Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Ona się tutaj, centrum dowodzenia było w miejscu, gdzie wszyscy jesteśmy, czyli w biurze stowarzyszenia w Tarnowie. Wielkie podziękowania dla całego zespołu, a szczególnie, to za chwilę Państwo usłyszą nazwiska i całą listę tych, dzięki którym to dzisiejsze nasze spotkanie było możliwe, a my już się żegnamy i mam nadzieję do spotkania w przyszłym roku. Do zobaczenia. Przy organizacji tegorocznej edycji konferencji pracowali Aneta Złotnicka, odpowiedzialna za współpracę z prelegentami, promocję oraz koordynację programu, Kinga Wojtas, zajmująca się akredytacją i współpracą z partnerami, Grzegorz Foltak, Aldo Vargas, Artur Krawczyk, Konrad Mleczko, Marcin Mechla oraz Paweł Ćwik, czuwający nad jakością i niezawodnością technicznej strony realizacji transmisji. Renata Rodak, zajmująca się rozliczeniami. W razie potrzeby ekipa mogła liczyć także na wsparcie innych pracowników stowarzyszenia. Agnieszki Metel, Bogusławy Masłoń, Kingi Bzdury oraz Konrada Głomba. Nad całością pieczę sprawowali Krzysztof Głąb oraz Arek Złotnicki.